Another shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. No dobra. I co teraz? Nie mogę się ruszyć? A ty nie możesz mnie zabić bez rąk. Ja nigdy. Co tam gadasz? Ja nigdy nie chciałem cię zabić. Ha, kłamca! Myślisz, że ja tego nie wiem? Że ten cały czas walczymy ze sobą. W sensie wszystkie twoje dzieła. Ale ty je cały czas ciągle naprawiasz i tworzysz. Walczymy ze sobą, walczymy i jeszcze raz. Ty mnie nienawidzisz. Chcesz, bym umarł, bo jestem wybrakowany. To prawda, że na początku cię nie lubiłem. Ale nie oznacza to tego, że cię nienawidzę. Co więcej, nigdy nie chciałem zabić ciebie. Albo abyś umarł. Nawet teraz. Tak szczerze? Chcę się z tobą zaprzyjaźnić, Elu. Przyjaźni? Oszalałeś, dureś, ty? Chcę się zaprzyjaźnić z kimś, kto ciebie wziął w ręce? Error, znam twoją historię od wielu twórców. Twórców? Wiem, co ci spotkało oraz co się stało tam. Zdałem sobie sprawę, że powodem twojej chęci niszczenia wszystkich EU nie jest na nienawiść. To strach. Morda! W twoim świecie możesz być sobą. Morda! Możesz spać, kiedy chcesz i budzić się, kiedy chcesz. Mówię! Jedyne, co ci towarzyszy, to echo. Mówię! Ty nawet nie znasz życia. Zamknij się! A wiesz, skąd to wiem? Bo znam to uczucie. Uczucie bycia w samym świecie. Ja chronię te wszystkie alternatywne uniwersa, bo przypominają mi, że nie jestem sam. Ale w twoim przypadku te same doświadczenia powiększają jedynie samotność i ból. Dlatego postanowiłem się niszczyć. Tylko, że wiesz co? Bez znaczenia, jakie mamy podejście do innych uniwersów, nie zmieniamy faktu, prawdy, że nie należymy do żadnego z nich. Naszym światem jest przestrzeń poza. I co z tego? Myślisz, że potrzebuję pomocy? Jak powiedział Korfisk? Nie, no potrzebujesz pomocy. Co? Potrzebujesz kogoś, kto cię zna, kto cię rozumie, komu można zaufać. Potrzebujesz przyjaciela. Jesteś idiotą. Hej, Ink. Ej, ty, wstawaj, tęczowe dupku. Edor? No w końcu śpisz jak zabity. Myślałem, że sobie poszedłeś. Zgubiłem mojego ciapka. To nie pierwszy raz, ale zawsze mnie to denerwuje. Ja znalazłem to. Walały się po podłodze, więc ja... Na co się tak gapisz? Weź się do cholery. Zanim się rozmyślę. Ha? To nic. Użyję ust, więc dziękuję. Więc też tu jesteś? Z przestrzeni poza? Ty, jak ty, mniejsza... Po co z tobą gadam? Po co z tobą jestem? Kiedy się obudziłem, otaczała mnie pustka, tak jak w twoim przypadku. Różnią się od siebie. Jeden chce chronić, drugi chce niszczyć. Łączy ich jednak wspólna przeszłość. I może to wystarczy, aby stali się przyjaciółmi.